Oto nasze śniadanie, eggs benedict. Popatrzcie, jak pięknie wygląda. I tylko 6 minut. Do dzisiejszego szybkiego śniadania potrzebujemy dwie kromki chleba tostowego, białego lub brązowego, dwa plasterki sera żółtego, cztery plasterki kiełbas lub szynki, łyżeczka octu, wcześniej przygotowany nasz sos holenderski, do którego przepis macie w naszym poprzednim odcinku. Przygotowanie trwa około 3 minut. Odrobinę oliwy, pietruszka, sól, pieprz i dwa jajka oraz 3/4 garnka wody przygotowanej. Do gotującej wody wlewamy nasz ocet, mieszamy delikatnie i powoli będziemy wrzucać nasze jajka. Pojedynczo oczywiście pierwsze żółtko z białkiem i drugie. Doglądamy ich i po chwili wyjmujemy. W tym samym czasie przygotujemy nasz chleb, podpieczemy go na naszej patelni, odrobinę tłuszczu i nasz chleb. Ja wybrałam chleb biały, to możecie wybrać sobie brązowy. Słuchajcie, nasz chleb już jest gotowy, odstawiamy z ognia i teraz damy do przypieczenia naszą kiełbaskę. Delikatne przypieczenie z jednej i z drugiej strony. Dosłownie minutka i będzie gotowe. Słuchajcie, nasza kiełbaska już jest gotowa, zdejmujemy z ognia. Kochani, wyjmujemy nasze jajka, osączamy odrobinę wodę. Ok, kochani, przekładamy naszego tosta na talerz. Następnie dajemy plasterek sera żółtego, naszą kiełbaskę. I nasze jajko. I nasz sos holenderski, o którym mówiłam wcześniej, że przygotowałam sobie go wcześniej. Przepis znajdziecie w poprzednim odcinku. Odrobina pietruszki albo cebulki. Praktycznie gotowe. Teraz dodamy sobie odrobinę soli, pieprzu i śniadanie gotowe. Popatrzcie.